Na przykład tak jak były te 2 metry, no to jej widz by powiedziała, dobra, pomyliła się, poczekaj, nic się nie stało. Bo ja przygotowałem tutaj niespodziankę. Bardzo proszę reżyser, pewnie nie wiesz, o co chodzi z 2 metrów. No to właśnie, specjalnie dla Roberta przygotowałem. Bardzo proszę o materiał numer 1. Słuchajcie, best case'a jest w stanie przeżyć upadek z 2 metrów, więc teraz sprawdzimy, uwaga, to są 2 metry. Nie, 2 metry są wyżej niż ty. O, bez kitu, dobra, uwaga. Dobra. Ja się po pierwsze stresowałam opuścić ten telefon, wiesz, o co chodzi, i ja miałam takie, że kurde, że ja go muszę spuścić stąd. Ja mówię, dobra, i tak go spuściłam nie z 2 metrów, tylko trochę niżej, ale wiesz... No czasem... tak, ale tam suger... No... Raczej nie grałaś, bo nie masz. No właśnie, więc z tego nagrania widać, że ty wręcz nie masz pojęcia, ile to jest 2 metry. Bo ty nawet pytasz kolegi. A nie miałeś, nie wiem, w ciągu dnia takiej, w takiej codziennej sytuacji jakiejś takiej odklei? Bardzo dużo osób ma. I na przykład ja tak, po tamtej sytuacji... Ja po można tamtej... się pierdolnąć. Serio. Myślę, że wie, ile to jest 2 metry. Tak, aż ja w ogóle możliwe, po tamtej sytuacji zaczęłam bardziej zwracać uwagę, bo wiesz, mieszkamy w dużym gronie osób w domu X. I ja zaczęłam zwracać... Czy mi to by się podobało? Pewnie jakbyś mnie przedstawiała na przykład babci i byś powiedziała, mam nowego chłopaka. I byś powiedziała, no, na oko tak 2,50 wzrostu. Taki dryblas byłby ze mnie, nie? Mi się takie coś nawet... To ma swoje plusy i minusy, ale kontynuuj, kontynuuj. I kończąc, chciałam powiedzieć, że zaczęłam zwracać uwagę na osoby właśnie w naszym domu, w różnych sytuacjach takich codziennych. I zaczęłam zauważać te właśnie błędy i te odklejki, które niektórzy mają, po prostu takie codzienne, jakieś głupie, tak jak typu te 2 metry. I wiesz, i każdy z nas się z tego śmieje. A nie myśleliście, żeby zaprzestać konsumowania narkotyków? Że kto? No wy wszyscy, jak macie takie odklejki. Ja nie wzięłam narkotyku nigdy, żadnego.